Witam w Zagrajmy Dalej w Skyrim. Podejrzewam, że coś bardzo brzydkiego stało się z naszym sanktuarium, ponieważ nie możemy się już tam teleportować. Teleportujmy się zatem do najbliższej ruiny i przejdziemy tam pieszo. Podejrzewam, że Maro zaatakował sanktuarium, tak jak mówił. Ale być może uda nam się jeszcze uratować. Chodźmy z buta. Czemu mi się to włączyło? Jakie to dziwne, czasami to się włącza właśnie. Jak wcisnę shift, a wcześniej wcisnąłem tabulację. Agent Penitus Oculatus. Co wy tu robicie? Rozpoczęte w obliczu śmierci. Ała! Co mnie poraził? Giń! Kurde, ktoś... Po co mi ta pochodnia? No nie możesz tego robić cały dzień, ponieważ ja właśnie sprawiłem, że przestałeś. Amulet Dibeli, plus 15 do Rydryki. Dibela to w ogóle lata z gołymi cycami. Gdzie mam iść? Aha, to jestem tu już tutaj w tym miejscu, tak? Gdzie jest wejście? Tutaj. Kto się tam bije jeszcze? Ci zbirowie jeszcze ze mną chodzą. Co tu się stało w ogóle? Ostrożnie! Bo co? Dobra, każdy idzie. Chociaż i tak on nie będzie przecież mógł z nami wejść tutaj do środka. Oni coś tutaj przywieźli i porozbijali. Tych beczek nie było. Co się kurde stało? Co się stało? Nie. Ale to już wszyscy, prawda? Szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. Tym lepiej. Wkrótce rozpędza się. Niech mam. Błonisz, szmato. Jakiś głupi był. Agenci, Penitus Oculatus. O nie, tutaj wszystko jest spalone. O nie. Vizara! Nie żyje. Kurde, on był taki fajny. Zabili go. Ktoś tam walczy. Nie zabijecie ich. O, jest pan wilkołak. Świetnie. Gdzie on zniknął? Dlaczego on nie żyje? Przecież żył jeszcze przed chwilą. Ja go nie zabiłem. Może on miał tutaj zginąć. Armbjorn. Kto jeszcze? Zabity pająk, ale wampirzycy nie ma. Gabriela! Pomóż Nazirowi. Zdychaj. Pomów z Nazirem. A ten? Agent. Zacząłem się już zastanawiać. Cesarz, to była pułapka. Ktoś to ukartował. Tak zakładałem, biorąc pod uwagę, że większość z nas nie żyje. Zanim zapytasz, nie,
Nie sądzę, by była to twoja sprawka. Cóż, może i sądziłem tak wcześniej, ale pozbyłem się wszystkich wątpliwości, gdy udało ci się uratować mój tyłek. Więc dziękuję. Więc kto jest zdrajcą? Masz rację, to tylko kwestia czasu, zanim usmażymy się żywcem. Chodź! Uciekaj. A może to ty jesteś zdrajcą, Nazirze? Ale w takim razie dlaczego cię atakowali? Kurde, tu nic nie widać. Muszę to robić z perspektywy pierwszej osoby, bo po prostu kamera się tak zasłania, że... Nic nie ma. A gdzie dziadek może być? Jest kolejny agent. Słuchaczu, jestem twym wybawieniem. Chodź, obejmij mnie. Zaraz, najpierw muszę pomóc żyjącym. To cię oduczy mnie wkurzać. Tak. Do diabła. Tu nic nie ma. No o kurde. A jak ja przyszedłem tutaj niby? O kurde, znowu będzie to. Potwór przemówił. Co? A ja tak nie chciałem. Chciałem pomóc Nazirowi. Co teraz? Szybciej, Nazir! Mówię ci, on tam jest! Idę! Tak szybko, jak mogę! Ty głupia diablico! Nie widzę, byś pomagała! Nie nadaje się za bardzo do pracy fizycznej. No dalej, już prawie! Jeszcze jedno... pociągnięcie! Tak! Tam. Dasz radę otworzyć? Tak sądzę. Poczekaj chwilę. Musisz porozmawiać z Astrid. Tutaj. W sanktuarium Mrocznego Bractwa. To Astrid żyje? Kurde. Hola, hola. Pocłonek z trupem. Wszystko w porządku. Dużo się ostatnio wydarzyło. Najlepiej po prostu usiąść na jakiś czas. Muszę porozmawiać z Astrid. Jest tutaj? Nasi Tisa. Myślałem, że ją straciliśmy. Chodźmy. No chyba Astrid nie stracił. Jestem z tobą, słuchaczu. Nazir mi powiedział, co się stało w Samotni. Biedactwo, tak wiele cię spotkało. O kurde. Nazir mi powiedział, co się stało w Samotni. Wyznanie wampira, dobra. Tak wiele cię spotkało. Gdzie my jesteśmy tak w ogóle? Jakieś inne miejsce. O, świetna drużyna. Tak. Uwaga, bo zaraz się zrobi Planescape Torment z tej gry. Ej, to jest dalej to samo miejsce? Chyba tak. O kurde, spalone zwłoki. Ciekawe, gdzie jest ciało Festusa tak w ogóle. No, to jest dokładnie to samo miejsce, co wtedy. Tak, żeby na przykład nie zablokować sobie drogi do tego klejnotu, który tutaj może dalej leżeć na tej szafie, prawda? Co to jest? Żyjesz. Udało o kurde. Ci się przeżyć. Dzięki Citysowi. To jest obrzydliwe. Astrid? Proszę, muszę ci sporo powiedzieć, a nie zostało mi zbyt wiele czasu.
Przykro mi. Naprawdę mi przykro. Penitus oculatus. Maro. Mówił, że wystawienie cię spowoduje, że zostawi w spokoju mroczne bractwo. Astrid, jaka ty jesteś głupia. Na Svitisa. Byłam taka głupia. No właśnie. To wszystko moja wina. Z nas wszystkich to ty zasługujesz na najwyższe uznanie, a ja cię o mały włos nie zabiłam. Tak jak zabiłam całą resztę. Nie rozumiesz? To ja. Rozumiem cię. Chciałam twojej śmierci. Zdradziłam nie tylko ciebie, ale też nocną matkę i wszystko, co dla mnie ważne. A teraz Maro zdradził mnie. Chciałam tylko, by wszystko było jak dawniej. Przed czasami Cycerona, przed nocną matką, przed tobą. Myślałam, że zdołam wszystkich zbawić. Byłam w błędzie. Ale ty żyjesz. Jest więc nadzieja na nowy początek. Nadzieja na odbudowę. Dlatego właśnie to zrobiłam. Nie rozumiesz? Modliłam się do nocnej matki. Jestem czarnym sakramentem. What the hell? Twierdzę, że to ja się myliłam. Nocna matka miała rację. Stare tradycje przez wieki prowadziły mroczne bractwo, a ja byłam na tyle głupia, by je zanegować. Aby dowieść mej szczerości, poprosiłam w modlitwie o kontrakt. Od tej pory to ty prowadzisz tę rodzinę. Przekazuję ci też ostrze cierpienia, by zapewnić ci powodzenie. Trzeba zabić mnie. Opcjonalnie odzyskaj ostrze cierpienia. To jest to, tak? Masz zbyt duże obciążenie, żeby biec. To będzie trzeba coś wywalić. Dziękuję. I tyle. Co za makabra. Astrid, na piaski. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Gdybym tego osobiście nie słyszała, nie uwierzyłabym. Jak Astrid mogła nam to zrobić? Co dziwne, wręcz jej współczuję. Astrid. Morderczy wampir, tak? Co ja tutaj nabrałem do jakiegoś gówna, że nie mogę teraz biegać? To, nie chcę tego już. Było dobre wtedy. To. Piaski. Po co mi to? Wciąż nie mogę w to uwierzyć. A to ostrze to jakiś shit jest, nie? Obrażenia 35 to jest nóż chyba tak w ogóle. Chociaż nie wiem. Porozmawiaj z nocną matką. Astrid nie żyje. Tak być powinno. Oby znalazła odkupienie w pustce. Dopóki żyjesz, będzie żyć mroczne bractwo. Musimy wypełnić nasz kontrakt. Cesarz Titus Mede II musi zginąć. Porozmawiaj z Amandem Motier w chorągwianej klaczy w Białej Grani. On będzie znał prawdziwe miejsce pobytu cesarza. Ale najpierw powiedz Nazirowi o swoich planach. Ponieważ jesteś słuchaczem i musisz połączyć tę rodzinę. Już bardzo niefortunnie się to skończyło dla bardzo wielu członków tutaj. W szczególności szkoda mi Wizary, pana Jaszczurki. Porozmawiaj z Nazirem. Nasi Tisa, co za bałagan. To chyba koniec. Nie, to nowy początek. Co? I co powiedziała?
Amand Motier? Ale to by oznaczało... Czyli wciąż jest szansa? Jakim cudem? Nasz plan zakończył się fiaskiem. Wszyscy nie żyją. Rodzina... Niech będzie. Idź. Idź, słuchaczu. Dowiedz się, co ma do powiedzenia ten oślizły Benkart Motier. A potem poślij cesarza do Sittisa. Lecz kiedy wykonasz zadanie, nie będzie sensu tutaj wracać, prawda? Myślałem może o sanktuarium w Gwieździe Zarannej. Moglibyśmy tam urządzić nowy dom. Posłuchaj, gdy już uporasz się z cesarzem, spotkaj się tam z Babet i ze mną. Znajdę jakiś sposób, by przenieść nocną matkę. Nie martw się. Teraz idź. I wróć z beczułką pełną złota, Babet, kochanie, spakuj swoje rzeczy. Przeprowadzamy się. Lol. Przyznam, że ciężko mi się z tym wszystkim pogodzić. Będę po prostu robić, co powie Nazir. Tak się mi wydaje, że masz więcej doświadczenia od Nazira. Tak o 300 lat więcej. Zadbaj jedynie o wypełnienie kontraktu. Dobra. Czyli co? Chwała Sittisowi. Porozmawiaj z Amandem Motier w następnym filmie.